Ruszyła kolejna drogowa inwestycja. Na początku sierpnia rozpoczęto budowę buspasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Szajnowicza Iwanowa na odcinku od ulicy Podklasztornej do Masalskiego. Oprócz pasa ruchu dla autobusów powstanie także dodatkowa druga jezdnia ulicy Grunwaldzkiej oraz odcinka ulicy Szajnowicza. W związku z robotami drogowymi wprowadzono czasowe zmiany organizacji ruchu. Będą duże utrudnienia w ruchu, ponieważ z ruchu zostanie wyłączona spora część jezdni. Ruch będzie się odbywał w obu kierunkach tylko jednym pasem ruchu. Dodatkowo zostaną wprowadzone dwa ronda, małe ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Szajnowicza oraz na skrzyżowaniu ulicy Szajnowicza i ulicy Malików. Ponadto wykonawca dla poprawy warunków ruchu wybuduje sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Malików i Batalionów Chłopskich. Objazd od strony Piekoszowa poprowadzony będzie ulicami Malików, Szajnowicza Iwanowa oraz Grunwaldzką. Dojazd ulicą Piekoszowską od strony centrum będzie możliwy przez włączenie się do ulicy Grunwaldzkiej na wysokości ulicy Podklasztornej. Ulica Podklasztorna będzie ulicą jednokierunkową od ulicy Artwińskiego do Grunwaldzkiej. W trakcie wykonywanych prac wprowadzone zostaną również zmiany w komunikacji miejskiej. Od 5 sierpnia do odwołania autobusy komunikacji miejskiej nie będą kursowały ulicą Piekoszowską na odcinku od skrzyżowania z ulicą Działkową do skrzyżowania z ulicą Malików. Szczegółowy wykaz zmian w połączeniach dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu utrzymane zostaną prawdopodobnie do końca bieżącego roku.